Dlaczego warto czytać książki i jakie książki bym polecił? To są dwa pytania, które często stawiają mi ludzie. Odkryłem, że jest pięć powodów, dla których warto czytać książki. Po pierwsze, książki zaspokajają ciekawość. Człowiek tak funkcjonuje, że kiedy nie ma nic ciekawego, to się po prostu nudzi. Ale zaciekaw go tylko, zainteresuj go czymś. To dlatego ludzie oglądają telenowele. Są jakie są, nie będę tutaj omawiał ich poziomu, ale kończą się w najciekawszym momencie. I człowiek, co będzie dalej, jest ciekawy. Drugie, książki dostarczają wiedzy. Czasami potrzebujemy bardzo praktycznej wiedzy i po prostu sięgamy po książki. Trzecia rzecz, książki pobudzają wyobraźnię. Po prostu możemy odlecieć, zapomnieć o tym wszystkim, pobudzić nasze emocje. Dlatego, kiedy masz jakąś ulubioną książkę, a potem oglądasz ekranizację tej książki, to człowiek jest zwykle zdegustowany. Z dwóch powodów. Po pierwsze, książki są zwykle wielowątkowe, co trudno oddać w filmie. A po drugie, bo mamy swoje wyobrażenia i często film nie pasuje do wyobrażeń. Czwarte, karmią emocje, dają nam przeżyć zastępcze emocje, więc istnieje na przykład bajkoterapia, czytanie dzieciom albo nawet dorosłym bajek lub pisanie bajek, które mają funkcje terapeutyczne. I piąte, książki mogą nas zachęcić do działania. To jest przy, przynajmniej kilka powodów, myślę, że można znaleźć ich więcej, do tego, żeby czytać książki. Jakie książki mogłem polecić? Jakie książki wpłynęły na moje życie? Było ich mnóstwo, ale tutaj kilka chcę zarekomendować. Mamy tutaj... Takie koło życia, i główne dziedziny życia, i w każdej z tych dziedzin życia chcę polecić dwie książki. Wybór był trudny, ale coś postanowiłem wybrać. Relacje. Dwie książki, które mocno wpłynęły na mnie, to jest Pięć Języków Miłości. Książka, która genialnie mówi o tym, w jaki sposób okazywać miłość drugiej stronie, żeby ta druga strona czuła się kochana, a nie tylko wiedziała, że jest kochana. I książka. Proszę zrozumnie. To jest książka, która już w pogłębiony sposób mówi o typach osobowości, i to pomogło mi lepiej zrozumieć siebie, lepiej zrozumieć innych i lepiej rozumieć ich motywy i lepiej się z nimi komunikować. Więc, jeżeli chodzi o, te, o relacje, polecam te dwie książki. Jeżeli chodzi o pracę, to książka, Najpierw Rzeczy Najważniejsze. Książka, która pomogła mi i do dzisiaj pomaga, żeby właściwie zarządzać sobą w czasie. Genialna książka. No, jeden ze zwrotów akcji w moim życiu był właśnie dzięki tej książce. I druga książka to jest Johna Maxwella Przywództwo Złote Zasady. Tak naprawdę przeczytałem wszystkie książki Johna Maxwella, które ukazały się w języku polskim, a tą wybrałem jako taką najbardziej dla mnie cenną. Praca oczywiście nierozłącznie związana jest z finansami. Jeżeli chodzi o finanse, bogaty biedny po prostu różni mentalnie. Książka Harwa Ekera, książka, która omawia i te psychologiczne zasady dotyczące finansów, jak i bardzo praktyczne umiejętności. Genialna książka z poczuciem humoru, która mi bardzo odpowiada. Oraz książka Bodo Szafera Droga do Finansowej Wolności. Być może druga część książki nie do końca jest aktualna dzisiaj w obecnej sytuacji ekonomicznej świata, ale pierwsza część książki o podejściu do finansów oraz jeżeli z drugiej części książki chwycisz ten ogólny kierunek, który on podaje, świetna książka dotycząca finansów. Hobby. Książka Joanny Chmielewskiej Lesio. Książka napisana z niesamowitym poczuciem humoru. Jedyna książka, przy której płakałem do łez ze śmiechu. Naprawdę niesamowite, niesamowite ujęcie przygody pana Lesia, urzędnika. Polecam wszystkim. I druga książka Piłka jest okrągła. Pamiętam, czytałem tą książkę jeszcze w pierwszej wersji z ławki trenera. Książka, która to, to jest autobiografia, czy też notatki z życia y, Kazimierza Górskiego, trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej, z którym odnosił największe sukcesy. Bardzo lubię tę książkę, klimat tej książki, bardzo cenię też tą postać, więc to są książki, przy których odpoczywam. Nie wszystkie, przy których odpoczywam, jest ich więcej, ale te dwie wybrałem. Sprawność i zdrowie. No dobrze, nie będę ukrywał. Ta dziedzina życia to jest ta, z którą się zmagam, ale są książki, które moja żona czytała, poleca. Na podstawie tej y, przeszliśmy w tamtym roku taki sześciotygodniowy poz, od Trutke, Ciało i ducha ratować żywieniem. A to jest druga książka nowoczesne zasady odżywiania. Myślę, że jest wiele książek na ten temat, warto poczytać, ponieważ, jak to ktoś powiedział, współczesny człowiek kopie sobie grób nożem i widelcem. Duchowość. Duchowość jest różnie rozumiana. Ja przez duchowość rozumiem relacje z Bogiem. Duchowość, w której ja jestem, to jest duchowość chrześcijańska. Oczywiście mnóstwo autorów na przestrzeni wielu wieków. Dla mnie takim autorem, który najmocniej w ostatnim czasie wpłynął na moją duchowość, to był Bill Heibels i dwie książki jego Bóg, którego szukasz, który mówi o tym, jaki jest Bóg. Zbyt zajęci, żeby się nie modlić, czyli mówiąca, książka mówiąca o tym, jak nawiązać relacje z Bogiem we współczesnym zaganianym świecie. Dwie genialne książki. I na koniec jeszcze coś, nie mogłem sobie tego odmówić, żeby o tej książce też nie powiedzieć. To jest Biblia. Kiedy wybierałem książki, które miałem wziąć na dzisiejsze nagranie i moja żona zobaczyła, jaką Biblię wziąłem, mówi: Nie bierz tej, weź taką ładną. Ja Więc to tej Biblii już nie używam. Ona jest przez lata zniszczona, ale to jest Biblia, do której sięgam z sentymentem. Mam tutaj cytat, który mnie poruszył i przez lata prowadził. Co niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga. Mam tutaj kilka cytatów, które mnie na przestrzeni tych lat poruszyły. Mam wiele wspomnień, wiele wspaniałych chwil, kiedy czytałem tę Biblię, kiedy mnie korygowała, kiedy nadawała kierunek mojemu życiu, kiedy mnie pocieszała. I to jest księga, która jest kompasem. Tamte książki dają mi konkretne umiejętności, ale to jest mój kompas, za którym podążam. A gdybyś ty miał zrobić taką listę książek, które lubisz, co, by, co byś wpisał na tą listę? A być może w którejś dziedzinie życia. Nie przeczytałeś żadnej książki. Może warto spróbować. Polecam.